Zapraszam do zamku. Podczas poznania poetów w zamku będzie można spotkać 10 autorów z Europy i ze świata. Mnóstwo wybitnych, nawet najwybitniejszych polskich poetów, ale także sporo poetów w średnim pokoleniu i młodych. Takich, o których już sporo wiemy i dlatego chcemy ich czytać, i takich, których będziemy czytali w przyszłości. Będą rozmowy o poezji, koncerty, filmy, będzie ulica wierszy, będzie sporo imprez towarzyszących, które udowodnią, jak sądzę, że spotkanie z poezją jest nie tylko żyzne, ale potrafi być również atrakcyjne, zwyczajnie mówiąc, bardzo ciekawe. W zamku spotkają się poetki i poeci. Mam nadzieję z czytelnikami, tymi wszystkimi czytelnikami, już zaawansowanymi w wierszach i tymi, którzy dopiero szukają dla siebie takiej kultury, takiego miejsca, takiego języka, w którym mieliby szansę odnaleźć samych siebie. Wyobrażam sobie Poznań poetów jako wielką zbiórkę tych wszystkich, którym nie odpowiada kultura bez kultury, kultura bez namysłu, kultura bez głębszego słowa, kultura bez piękna, kultura bez sensu. Komu kultura wydaje się bez sensu, zanadto rozrywką, rozrywką zanadto płaską, ten oczywiście znajdzie schronienie. Tego zapraszamy serdecznie do zamku.